Słuchajcie, dzisiaj czuję się jak jeden z moich mentorów wirtualnych, a mianowicie Duńczyk Morten Himmel, który jeździ na wyprawy fotograficzne, jest ambasadorem Nikona, jeździ na zarówno biegun południowy, jak i północny, obserwować dziką przyrodę. Dzisiaj zrobimy testy tych dwóch małych dronów pod kątem zupełnie innym, a mianowicie pod kątem prędkości i pod kątem tego, jak sobie radzą te drony z wiatrem. Akurat zaczyna padać śnieg, także jest idealne, są idealne warunki. I słuchajcie, zobaczymy sobie, jak one się sprawują, co jest z Jello, jak wygląda dzisiaj też jakość wideo. To są te rzeczy, które chciałbym sprawdzić, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Wybrałem miejsce, które jest stosunkowo trudne, jeżeli chodzi o loty dronem, bo wieje tutaj jak cholera. A w dodatku mamy też fajny obiekt, mam nadzieję, że tam zdołamy dolecieć, a mianowicie mamy tutaj winnicę jakieś 150 metrów stąd, aczkolwiek nie wiem, czy my jesteśmy w stanie w ogóle tam dolecieć, bo jest pod wiatr. Zaczynajmy zatem. Będziemy lecili mniej więcej na wysokości około 50 metrów i sprawdzimy prędkości przelotu dokładnie nad tą winnicą, którą widzicie. Wzniosę się jeszcze kawałek, jestem w tej chwili w C-mode, ale chciałbym być w trybie normalnym i w trybie sportowym. Teraz jesteśmy w trybie normalnym, lecimy do przodu na 50 metrach. Mniej więcej chciałbym zachować w środku winnicy. Jak spadniemy, to będę musiał się tam skradać. Ale sprawa jest taka, że mamy sprawdzić, jakie są prędkości. 6 metrów na sekundę, mniej więcej. Lecimy pod wiatr. Miniacz sobie daje radę całkiem nieźle. Około 6 metrów na sekundę w tym trybie normalnym, tak? Ok, i będziemy sobie filmowali właśnie tę winnicę do przodu i do tyłu. Jest to bardzo fajna uprawa, prywatna, niedawno powstała, nawet Makłowicz to był kiedyś, a w zeszłym roku, w 2021. Dobrze, jesteśmy w takim miejscu, że to nam wystarcza, 300 metrów, czyli prędkości w normalnym około 6 metrów na sekundę. Świetnie. Teraz zrobimy drugą rzecz, a mianowicie ja nagram taki duży klip, czyli nie będę kończył tego. Teraz lecimy z wiatrem. 9,8, prawie 10 metrów na sekundę. Czyli prawie maksa osiągamy, 10 metrów na sekundę. Z wiatrem, prawda? To jest to, co wyciąga i takie są prędkości faktycznie określone przez producenta. Dobrze, mamy to. 10. 10. Ok, teraz będzie tryb sportowy. Przechodzimy na sport i jedziemy. Widać, że gimbal zupełnie inaczej się zachowuje i dron też się inaczej zachowuje, zwróćcie uwagę, bo on jest ustawiony bardzo agresywnie w stosunku do kierunku lotu. Prędkości, jakie osiągamy, to jest mniej więcej pod prąd, pod wiatr, przepraszam, 8,7, 9, 10, 10,1 było najwięcej pod wiatr. Daje radę całkiem dobrze. Świetnie, ale jak widać gimbal jest mocno pochylony i cały dron jest mocno pochylony, prawda? Weak signal. I teraz wracamy. Czyli tutaj mieliśmy około 10 metrów na sekundę. I teraz sobie zapiszemy to, co będzie z wiatrem. No już widać, że powyżej 13, 14, nawet 15. Czy 16 osiągniemy? 15, 9, 16 metrów na sekundę. 16,1. 16,1 to najlepszy wynik. Świetnie. W takim razie wracamy. To już widzimy mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miniacza i jego osiągi dotyczące mocnego wiatru i takiej sytuacji jak dzisiaj. Trochę śniegu jest, trochę wiatru. Tak to mniej więcej wygląda.
Dobrze, wygląda na to, że się połączył. Start. This is abnormal. Please stay away from the magnetic field interference area or calibrate the compass. Dużą zagwozdkę miałem, jeżeli chodzi o wystartowanie, jak nie attitude, to druga rzecz, a mianowicie gimbal self-checking. Teraz sobie zrobimy jedną rzecz, nagrywa się ekran i o to chodzi. Pamiętacie, mieliśmy się kierować na środku, teraz zmienimy sobie tryb na standard, kierujemy się na środek winnicy, trzymajcie kciuki za niego. Prędkość jest podawana w tej chwili kilometrach na godzinę, około 9 sięgamy, 9,3, 10, 10, 11, w zależności, nie? Ta prędkość jest bardzo rwana, nie pokazuje równej, ale najczęściej jest to około 9, nawet 10, 12 teraz pokazał, coś jest nie tak. Około 13, 13,3 najwyższa prędkość. To jest tryb normalny, to nie jest tryb cine ani tripod, tylko tak się nim lata. 13,7, spróbuję znaleźć najwyższą prędkość. Podchodzimy po 14 km na godzinę. 14,3. Widziałem, 14,4, nawet ponad 15, teraz, czyli w zależności od podmuchów. 16,5, 16,7 tam było bodajże najwięcej. Ok, lecimy teraz z wiatrem do tyłu. Ujujuj, tu od razu jest lepiej, ponad 30, 34, 35. Ciągniemy 36, 36 km na godzinę, max. Czyli podobnie jak miniacz, z wiatrem tutaj nie ma żadnego problemu. 10 metrów na sekundę, 36 km na godzinę. Następna próba, przeniesiemy teraz się w tryb sport. Uwaga, gotowi i lecimy pod prąd. Około 19-20 pokonaliśmy kilometrów na godzinę. Przez moment było 20 km na godzinę. Teraz mamy wynik jakoś 18-19. 21 jeszcze przez chwilę widziałem. Ale te prędkości nie są imponujące, umówmy się. Nie ma szans, żeby coś więcej wyciągnąć. 20 km, nie? 20, niecałe 21. Ale dajmy mu powiedzmy 20,8. 20,8 to jest w sporcie. Kilometra na godzinę. I z powrotem. Uwaga, lecimy. No tutaj prędkości są od razu wyższe. Pokonaliśmy barierę 40, 43 km na godzinę. Super. To jest max, jaki osiąga ten dron. A z wiatrem. Czyli tutaj prędkość była rewelacyjna. Dobra, będziemy lądować i to jest to, co chciałem osiągnąć mniej więcej i wiemy, jak wyglądają, za chwilę podsumujemy sobie, wylądujemy i podam oficjalne werdykty. Naprawdę pięknie to wygląda, wszystko jest w śniegu.
dwa drony. Wszystko, kurczę. Damy radę. Muszę je zabezpieczyć. To gimbal jest zabezpieczony. Ale kurde, pogoda rewelacyjna do latania, jak słowo daje. Drążki. Na szczęście w hotelu nie muszę ich odkręcać, bo mam osłony. To wystarcza. Jest rewelacja. Zaraz będziemy suszyć ten sprzęt. Tylko dotrę do domu, żeby mi tutaj nic nie zawilgotniało. Jeszcze chciałbym jedynie zrobić tą blokadę, żeby nie złamać tych drążków od hotela, bo mam tylko jedną parę. A jak to złamię, to pewnie będzie miesiąc czekania albo dwa, bo teraz mamy chiński nowy rok i jest prawdziwa lipa. Słuchajcie, jesteśmy już po naradzie komisji sędziowskiej w osobach mojej i Leonka, mojego spotera. Miniak dwójka, wyniki. Tryb normalny, normal. Pod wiatr 6 metrów na sekundę, czyli 21 km na godzinę. Z wiatrem 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę, to był max. Sport 10 metrów na sekundę pod wiatr, czyli to jest 36 km na godzinę. I z wiatrem 16,1, co daje wartość niebagatelną, bo 58 km na godzinę, jeżeli chodzi o miniaka. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o nano, czytamy, w trybie normalnym pod wiatr 4,6 to daje 16,7 km na godzinę, z wiatrem 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę, w sporcie pod wiatr 5,7, czyli mało metra na sekundę, to jest 20,8 km na godzinę i w sporcie z wiatrem 12,22 metra na sekundę, to mamy 44 km na godzinę. Czyli patrząc jedynie w normalu z wiatrem osiągnęły podobne parametry, a tak faktycznie mini go bije bardzo mocno i ta różnica jest odczuwalna. Jak się przesiądziemy z mini właśnie na tego drona, to od razu to jest widoczne. Nawet nie ma dwóch zdań i nawet nie ma co się zastanawiać, bo jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o podatność na wiatr i o tyle spisuje się słabiej. Zobaczymy, czy to jest kwestia słabych silników, czy tylko softu. Z czasem będziemy wiedzieli. Na dzisiaj jako testerzy beta mogę powiedzieć tak, trzeba na niego uważać, latać nisko w takich warunkach, kiedy jest silny wiatr. Nie? Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy dołączyli do naszego teamu 250 gramów szczęścia. Słuchajcie, nie nadążałem za weryfikacją. Mamy teraz zapisy zamknięte. Jest lista oczekujących. Jeżeli ktoś ma ochotę, to podam link poniżej. Fajnie, dużo się dzieje, dużo wydarzeń. Możemy skupić się na rozwoju i na ciekawych projektach, które tam realizujemy na platformie i w grupie właśnie Team 250 gramów szczęścia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć! Dobra, zrobimy sobie tak. I te dwa maluchy chciałbym, żeby były na pierwszym planie. Jak one sobie poradzą, to nie wiem, bo jest naprawdę ogniście. Ale dawno nie latałem w takich warunkach jak dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę. Natomiast, no, umówmy się, trzeba latać i wiadomo, że to nie jest...